Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. A powiedz mi, ostatnio konflikt twój z Masternakiem. Z Masternakiem. Nie usłyszałem, co mówisz, nie wiem. Z Mateuszem Masternakiem, zagroził ci sądem. Jak ty się do tego odnosisz, Krzysiek? Jak ktoś nie rozumie interpretacji słów, no to już jego problem. Ale czemu poszła taka świeca w ogóle w Polsacie? Taka świeca w Polsacie? Nie lubię, jeśli ktoś tak naprawdę jeszcze z nikim nie boksował. Ja w pełni szanuję Łukasza Janika, ale nie oszukujmy się, Łukasz Janik jeszcze ma daleką drogę do osiągnięcia mojego sukcesu i wygrania nad Łukaszem Janikiem. Od razu mu broda urosła tak wysoko, że ledwo tam dotykał gwiazd. Więc ja nie ma problemu, ja nie unikam walk, ja nie unikam przeciwników, zawodników. Na każdego przyjdzie, zdaje mi się, pora, tak? I czas. Jest dosyć, słyszałem, chyba w pierwszej 20 WBC, więc spokojnie, pnij się do góry. Myślę, że kiedyś się spotkamy. Czyli musi wejść po schodach do Krzysztofa Włodarczyka, bo Krzysiek Włodarczyk raczej ani windą na dół, ani po schodach do niego nie zejdzie. Dokładnie, no w rzeczy samej. No, ja się nie cofam do tyłu, tylko idę do przodu, do góry. Moim celem teraz jest pas WBC i nie cofanie się boksowania z zawodnikiem z pierwszej, przybyśmy z końcowej dwudziestki, tylko z pierwszej dziesiątki, z pierwszej piątki. A powiedz mi jeszcze, Krzysztof, a propos Giacobbe Fragomeniego, bo teraz drugi pojedynek, ale może być różnie, bo jeżeli będzie walka we Włoszech, to wiadomo, że sędziowie nie będą ci sprzyjać. Będziesz chciał na siłę tego, powiedzmy, do ciężkiego do posadzenia na deskach zawodnika znokautować i zakończyć walkę przed czasem? Znaczy nie aż tak bardzo ciężki, no dwa razy uderzyłem i dwa razy usiadł, tak? Później wstał i mocno stawiał opór. Ja powiem tak, no wszystko jest w moich pięściach, tak? Jak będę boksował, jak będę trenował, tak będę boksował, więc trenuję bardzo mocno, bardzo intensywnie, nie lekceważę i robię wszystko to, co powinienem robić na treningu. Słucham się trenera 100%, teraz miałem lekką przerwę ze względów zdrowotnych, ale wracamy od poniedziałku do mocnej pracy, do celu, który sobie postawiłem, tak? Pas mistrza świata zdobyć jak najbardziej i go dzierżyć przynajmniej kilka lat. A powiedz mi, podoba ci się ostatnia walka Tomasza Adamka? Ja szczerze mówiąc, ze wzlotów i upadków, że tak powiem, różnych tam słownych, tak, między i też mną i Tomkiem Adamkiem, szczerze mówiąc, zacząłem mu mocno dokibicować, ponieważ, znaczy ja każdemu kibicuję i Mateuszowi Masternakowi, i Łukaszowi Janikowi i wszystkim chłopakom, którzy tutaj pną się do góry i próbują osiągnąć sukces. Jest to chwalebne moim zdaniem i powinniśmy każdemu, że tak powiem, kto uprawia taką dyscyplinę sportu, kibicować, bo jest to bardzo mocna dyscyplina sportu i ciężka, kibicować. Ja Tomkowi bardzo trzymam za niego kciuki. Wiem, że nie będzie łatwo. No, ciężka waga, już ciężkie ciosy, ciężkie łapy, jak to się mówi, są różni zawodnicy, tak? Estrada będzie boksował ze Estradą, boksował dokładnie, a teraz z Aurolą. Estrada, był to szybki zawodnik, widać było, że do połowy walki Tomek no, nie radził sobie, raczej radził. Szybko bym powiedział, że chyba troszeczkę wyprzedzał, jakby, ale późniejsza faza walki fajnie pokazała, że Tomek panuje nad sytuacją, nad całą walką i wie, co robi, tak? Życzę mu jak najbardziej zwycięskiej walki nadchodzącej i oczywiście mistrza świata. Wiadomo, że Kliczko też nie jest łatwym zawodnikiem, ale żeby się też dostać do Kliczko, zdaje mi się, że walka z Aureolą chyba nie wystarczy. Powiedziałeś w Polsacie, że Marcin Najman powinien występować na wrestlingu. Rozwiń te myśli, dlaczego podpisałeś list Przemysława Salety, co to by motywowało? To jest jakaś twoja prywatna utarczka z Marcinem Najmanem, czy...? Ja Marcinowi jak najbardziej życzę jak najlepiej. Nie mam do niego żadnych, jak to się mówi, wątów. Ani nic mi nie zrobił, tak? Więc życzę mu jak najlepiej, ale podpisując się pięściarz, tak jak powiedział Przemek Saleta tam w tym liście, bo Przemek zadzwonił do mnie tak a propos, zadzwonił do mnie wieczorem i mówi: Krzysiek, słuchaj, jest to. Ja mówię: Przemek, rób jak uważasz. Ja masz moją, że tak powiem,
Dokładnie, moja ręka się przykleja do tego listu, moje słowo, że wchodzę z tobą i jak najbardziej jestem z tobą, tak? Ponieważ no, tutaj ma rację, no, że tak powiem, niewinny sposób robi to, co Marcin potrafi. No, Marcin jest, zdaje mi się, że zajebistym by był takim menadżerem, tak? Zdaje mi się, że ma do tego talent i taka rzecz chyba najbardziej by mu odpowiadała. No, jest wygadany, potrafi powiedzieć parę fajnych rzeczy, tak? Dopowiedzieć komu coś, więc powinien stać się takim menadżerem jakiegoś zawodnika, wziąć pod swoje skrzydła i szukać sponsorów, menadżerów, czy raczej sponsorów, ludzi, którzy by, przypuśćmy, wkładali pieniądze w jakiegoś zawodnika przyszłościowego, tak? I on by był tą osobą taką opiekuńczą. To jest bardzo, bardzo fajne i też zarabia się w normalny, legalny sposób. A że tak powiem, powiedziałem taki, że powiem, wrestling, tak? Mówiłem tam o wrestlingu. W tym też by się sprawdził. Groźna mina, prawda? Nie jest mały, więc zdaje mi się, że w tym też by miał przyszłość, no. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time! Wojak, dobry jest.